Dzień dobry! Jak pewnie pamiętacie albo i nie pamiętacie, mam już swoje oglądanie na Zoomy za sobą i mogę tylko rewatchować. Jest 8 może powiedzmy finałów, z czego paręnaście to filmy, a ja uważam, że ten jeden jedyny jest zdecydowanie trafny w moje gusta. Dlaczego? Przekonajmy się. Jak sami dobrze wiecie, finał rozgrywał się po w sumie pokonaniu Garshielda i jego drużyny terroziomków i powiem wam, że dzięki temu te ostatnie odcinki zyskały naprawdę na swojej wartości. Bardzo mi się podobało, iż nie musieli do końca walczyć ze złem, tylko po prostu rywalizować na normalną, spokojną piłkę nożną, jaką miała dać pierwsza Inazuma. Co do samych gigancików, nie uważam, abym musiał ich jakoś bardzo opisywać, ponieważ dobrze przedstawieni zostali w niektórych filmach na YouTubie, czy bądź także ciekawostkach, które sugerują nam, jakoby to zawodnicy poszczególni mieli być takimi, w cudzysłowie, afrykańskimi wersjami naszych członków z gimnazjum Raymona. No i powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o moją opinię, to ten motyw wyszedł im naprawdę świetnie. W sumie nie ukrywajmy, pierwsza Inazuma kręci się właśnie wokół Marka Evansa i nie ma w sumie takich za bardzo zmian, można powiedzieć. Sama reprezentacja w większości jest właśnie gimnazjum Raymona. No i taki ruch był naprawdę moim zdaniem bardzo fajny. Co prawda ma tam trochę moim zdaniem takich niedociągnięć i myślę, że też mogłoby być fajnie to jakoś nieco po niektórzy zawodnicy wykorzystani, wiecie, czasami nawet wytłumaczeni, ale nie o to chodzi. Moim zdaniem naprawdę dano tutaj nam 99% wspaniałej rzeczy. Właśnie, samo oglądanie rozwoju obu drużyn było naprawdę cudowne. Musimy pamiętać, że po jednej stronie, czyli po stronie Inazumy japońskiej, grał bramkarz Mark Evans, a po stronie gigancików grał oczywiście jako w sumie można powiedzieć trener, bo też był bardzo ważną częścią tego zespołu David Evans, czyli jego dziadek. I powiem wam, że od początku czułem, że taka walka będzie dosyć czymś wspaniałym i naprawdę wręcz nie do opisania. I przyznam się wam, że naprawdę nie dziwię się komentatorom, którzy tak dobrze zachwalali ten mecz w samych odcinkach, jak i oczywiście dostaliśmy naprawdę ogrom wielkich informacji, rozwojów itd., itd. Gdybym miał wymienić taki swój minus, to może mi brakowało takiego strzału pomiędzy Markiem, Judem i Axelem, bo wiadomo, wtrącił się Austin. I trochę mi szkoda jednak, że nie użyli czegoś w pokroju taranu i Inazumy na koniec, ale to jest oczywiście kosmetyczny szczegół, który tak naprawdę miałby mieć cel ukazanie całej trójki, która już w sumie była trochę tam później ukazana. No i wiecie, to można by było bez tego się obejść, także to jest moja jedyna uwaga. No i muszę być z wami szczery, ponieważ ta kwestia też budzi kontrowersje. Moim zdaniem boski chwyt to jest chyba jedna z najpiękniejszych technik bramkarskich, jakie kiedykolwiek widziałem. I nie rusza mnie ten szczegół trochę, że w grach był to taki ruch osłabiony, taki w cudzysłowie na jeden tytuł, czy nawet dwa. Ja tam uważam i jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie zadowolony. W sumie jak to z wszystkiego.